Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Warhammer 2. Oczywiście chodzi o bitwy online. Oglądamy znowu Ragnara i tym razem w jego wykonaniu Imperium. Już mamy spowolnienie włączone, także nie mamy na pauzie, także wszystko w porządku, więc możemy chyba zaczynać przegląd wojsk, szczególnie, że te armie stoją naprawdę bardzo blisko siebie, więc myślę, że starcie zacznie się bardzo szybko. Do tego dochodzi fakt, że mamy naprzeciwko wysokie elfy na samej piechocie do walki w zwarciu. Naprawdę, nie ma tu ani krztyny łucznika, no plus jeszcze dwóch bohaterów, ani żadnych potworów, nic. Sama piechota do walki w zwarciu, także no może być naprawdę ciekawie. Tymczasem po stronie Ragnara, czyli po stronie Imperium, mamy pierwszą linię złożoną z szermierzy, na skrzydłach oczywiście halabardy, nieco z tyłu dwa oddziały gwardii elektorskiej oraz druga linia złożona z muszkieterów. To jest pierwsza linia, na skrzydłach mamy oczywiście dwa oddziały z halabardami, no i tak zupełnie z tyłu artyleria, ale z Regiments of Renown, czyli Młotna Czarownicem, Maleus Maleficarum, jeżeli dobrze pamiętam łacińską nazwę. No i oczywiście dowodzi całym tym zamieszaniem Karl Franz na gryfie, na swoim imiennym jakimś hipogryfie, którego imienia niestety nie pamiętam, no ale tak czy inaczej. Możemy chyba odpalić, dać play. Jeszcze zobaczmy, dobra, tu jest zasięg, właśnie to mnie najbardziej interesowało. No tutaj chyba nie będzie jakiegoś wielkiego zamieszania, no wszystkie oddziały wysokich elfów na pewno ruszą agresywnie do przodu. Już pierwsze pociski z Maleus Maleficarum trafiają w pierwszą linię nieprzyjaciela, mistrzowie miecza Hoeta obrywają, no dosyć mocno. Jakaś tak 1/8 życia schodzi. Białe lwy z Hans czy Hrans, Trans, cholera wie jak to się wymawia w ogóle. Te elfy zawsze mają dzikie nazwy. O, widzę, że agresywnie do przodu idzie nawet Ragnar swoimi szermierzami. No i idzie salwa pierwsza z... Czy on ma jakiś Regiment Sorvinon na tych, na muszkieterach? Zaklęcie wchodzi w Karla Franza, ale to niewiele mu robi. Widzę, że szermierze naprawdę bardzo agresywnie do przodu. Tutaj już nieco z tyłu, ale no mimo wszystko idą przed siebie. Wielkie miecze. Uj, to zaklęcie masakrycznie boli muszkieterów. Na lewym skrzydle dochodzi również do starcia i zaraz prawe skrzydło prawdopodobnie również się połączy z nieprzyjacielem. No szermierze nie mają łatwego życia, no jednak jednostki nieprzyjaciela są zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o jakość. Widzę, że tutaj zarówno wielkie miecze, jak i halabardnicy ruszały w kierunku tych białych lwów. No tutaj szermierze, już pierwsza linia naprawdę się załamuje, także za chwilę będziemy widzieć już pierwsze wyłomy. No i najprawdopodobniej wysokie elfy przedrą się przez szermierzy, co zresztą w ogóle nie zaskakuje. Tutaj na szczęście robią robotę muszkieterzy. Jeszcze wchodzi gwardia elektorska, która na szczęście pilnowała tych muszkieterów i to bardzo dobrze, ponieważ no ich ostrzał będzie tutaj myślę, że bezcenny. Karl Franz leci na prawe skrzydło, próbuje... Coś tutaj chwilę walczył z mistrzem wiedzy albo z Tyrion, ale Tyrion jest mocno obity. To jest ciekawe. Karl Franz prawdopodobnie zaraz zląduje znowu na tych bohaterach, chociaż to może go zaboleć. Nie, on leci jednak na lewe skrzydło. Czy prawa strona jest w stanie się obronić? Czy prawa strona jest w stanie się obronić przeciwko czemuś takiemu? Dwa razy białe lwy, szermierze, mistrzowie miecza znaczy się przeciwko gwardii elektorskiej i halabardnikom. No cóż, Imperium na pewno nie będzie miało łatwego życia. Musicie mi wybaczyć, będzie krótka pauza. Dobra, jestem z powrotem, czekajcie co się dzieje. Tak, powiem wam, że podczas rozmowy telefonicznej przypomniałem sobie, że jeszcze... Właśnie, że jeszcze kawaleria, rycerze Gorącego Słońca byli po stronie Imperium. Także oni właśnie wkraczają na pole walki. No i to daje pewną przewagę jednostkom Imperium. Mimo, że jeżeli chodzi o punkty cały czas górą elfy, to jednak no ta kawaleria może zmienić postać rzeczy, ponieważ no szybkość i manewrowość, to jest tu dużo mówić. No środek właściwie już się całkowicie załamał. Jednostki Imperium są takie no porozrzucane po całej mapie właściwie. Jeszcze tylko prawe i lewe skrzydło bije się, chociaż nie, lewe skrzydło już właściwie... Lewe skrzydło? Czy wygra? Możliwe, że wygra. Możliwe, że Karl Franz zadecyduje. Ten terror podziała bardzo dobrze na elfy, ale no widzę, że tutaj już wkraczają halabarnicy, także no właściwie już tylko w tym miejscu dzieje się jakakolwiek akcja na korzyść Imperium. Szczególnie, że w tym momencie wszarżowują się jeszcze rycerze Gorącego Słońca. Już praktycznie te białe lwy zostały rozjechane. Jeszcze tutaj mistrzowie miecza... I więcej białych lwów. No i oczywiście dołącza powoli Straż Feniksa. No ale tak jak mówię, to jest jedyne miejsce, w którym Imperium ma jeszcze jakiekolwiek szanse. Szczególnie, że tutaj jeszcze podchodzą muszkieterowie. No oczywiście widzę, że Maleus Maleficarum też bije się ostro w walce w zwarciu niestety, co jest z pewnością dla nich niekorzystne.
Karl Franz został przechwycony przez Straż Feniksa. Jeżeli z tego nie wycofa się z tej bitwy, to może to naprawdę go dużo kosztować. Na szczęście nie wrąbał się w ten tłum i jest w stanie wycofać się w ostatniej chwili dosłownie. No tak jak mówię, no środkowej linii już w tym momencie nie ma. Elfy doganiały niedobitki Imperium, ale jeszcze właśnie to miejsce, to kluczowe miejsce. No tylko czy to wystarczy, nie? Czy wystarczy ta armia, aby pobić elfy? No jeżeli... To jak Ragnar zamierza to wygrać? Naprawdę, wycofują się w tym momencie rycerze Gorącego Słońca bardzo słusznie, bo w tym momencie dobiega właśnie Straż Feniksa, no i zaraz zrautowani zostaną halabarnicy, jeszcze tylko Gwardia Elektorska trzyma się na tym prawym skrzydle. No tutaj, no... Kupa elfów i jakieś niedobitki artylerii. Tutaj widzę, że jeszcze szermierze wrócili i walczą z mistrzami miecze. Na szczęście wspierani przez muszkieterów. To może się udać. I niedługo może armia Imperium zacznie uzyskiwać niewielką przewagę, ale no widzę, że nie tutaj. Z całą pewnością nie na prawym skrzydle, ponieważ no tutaj są naprawdę duże problemy. Elfów jest cholernie dużo. 3 oddziały. Jeszcze ci muszkieterowie, którzy w ogóle nie strzelają. Co się dzieje, muszkieterowie? Jesteście tak blisko. Nie, dobra, otworzyli ogień. Także no, oberwą na pewno mistrzowie miecze albo białe lwy. Jeszcze doszarżuje tutaj prawdopodobnie kawaleria rycerzy Gorącego Słońca. No ale piechota już została zmasakrowana, więc czy ta szarża wiele zmieni? Prawdopodobnie nie. Jeszcze wracają tutaj białe lwy. Nadjeżdża kolejny oddział kawalerii, ale widzę, że Ragnar nie zamierza odpuścić tego miejsca. Tutaj cały czas trwa walka, cały czas są muszkieterowie, cały czas dojeżdża tutaj kawaleria. Ale czy to wystarczy? Właśnie to jest pytanie. Tutaj jeszcze wpadł do walki Tyrion. Karl Franz wisi gdzieś w powietrzu. Goni właśnie w tym momencie Tyriona. To chyba nie jest głupi pomysł, żeby zabić ostatecznie bohatera. Jeden plus to taki, że ci mistrzowie miecza zostali zrautowani i muszkieterowie jeszcze stoją na polu walki. I to prawe skrzydło cały czas się trzyma, mimo że kawaleria już w tym momencie się wycofuje, więc no to będzie taka raczej walka podjazdowa. Tutaj już nie ma żadnych regularnych jednostek, które mogłyby utrzymać się w walce w zwarciu z mistrzami miecza, ze Strażą Feniksa i z białymi lwami. Karl Franz spakował się do walki z Tyrionem. Tyrion jeszcze blokuje się na tych muszkieterach, którzy jeszcze go biją tam po plecach rapierami. I kolejna szarża Karla Franza. No niestety Tyrion zdołał się ewakuować. Do tego włączył przyspieszenie. Tylko czy Karl Franz? Nie, niestety nie ma uruchomionego przyspieszenia. Także no możliwe, że Tyrion tym razem... Ale ci muszkieterowie. Czy zaklęcie wejdzie, czy pójdzie najpierw salwa? Jeżeli ta salwa trafi Tyriona, to on może tego nie przeżyć. Zaklęcie niewiele robi, szczerze mówiąc. Dlaczego Tyrion się zatrzymał? No w tym momencie to jest chyba decydujący moment. Jeżeli Karl Franz zdoła dojechać Tyriona, to bardzo możliwe, że ta bitwa jednak będzie w miarę korzystna. Przerażenie. Ale ile leczenia weszło w Tyriona? Co to za cholerne zaklęcie, które tyle leczy? Nie wiem dlaczego elfy są zawsze tak mocne. Kolejna szarża rycerzy Gorącego Słońca. Kolejne salwy od muszkieterów, ale tak naprawdę Imperium w dalszym ciągu nie ma raczej zbyt pozytywnych widoków na przyszłość. Tyrion jeszcze pakowuje się w tą kawalerię. No, rycerze Gorącego Słońca zostali prawie otoczeni przez całą tą piechotę elficką. Tam jeszcze jakieś niedobitki. Widzę, że tutaj stoją cały czas oddziały imperialne, które mogłyby ruszyć do boju, ale czy one wiele zmienią? Tak samo jak ten oddział niewiele zmieni, ale no te białe lwy jeszcze mogą coś zrobić. No w każdym razie... Kolejna szarża rycerzy Gorącego Słońca i zrautowani zostali ostatecznie halabardnicy, których i tak zresztą było bardzo, bardzo niewiele, więc... No cóż, sytuacja jest z całą pewnością ciężka. Ci muszkieterowie to jest pewien taki promyk nadziei dla Imperium. I jeszcze zostali zrautowani rycerze Gorącego Słońca, którym na plecy wpadli mistrzowie miecza. Tyrion ładuje się do walki z muszkieterami, Karl Franz leci właśnie tuż za nim. I oczywiście kolejna szarża. To jest właściwie już jedyny oddział Imperium, który no jest jakkolwiek... Wow, jaki duży damage wszedł od Karla Franza. Mimo tego leczenia, no naprawdę Tyrion jest już na skraju wytrzymałości. Wchodzi kolejna szarża. Oczywiście rycerze Gorącego Słońca się wycofują. To jedyne jednostki, tak jak mówię, które są w stanie cokolwiek powalczyć. Pomijam oczywiście Karla Franza. No i ci muszkieterowie, oni jeszcze są w miarę liczebni. Białe lwy coraz bliżej, ale terror zaczyna na nich oddziaływać. Jednak Karl Franz musi się wycofać. Pójdzie salwa od muszkieterów? Chyba nie. Nie, Tyrion ładuje się z szarżą. Ci muszkieterowie mają naprawdę... No ciężko jest grać muszkieterami, nawet jeżeli zostałoby ich dużo więcej, to byłoby naprawdę ciężko, ponieważ... I kolejna szarża na Tyriona. Wchodzi zaklęcie od białego maga bodajże. Nie, to mistrz wiedzy. Co jak szanie, jakiś biały mag. Karl Franz jest tak mocno obity, jeszcze goni go Straż Feniksa. Wejdzie kolejna szarża od rycerzy Gorącego Słońca.
Na szczęście Straż Feniksa nie była statyczna, więc te obrażenia od szarży oczywiście zostaną zadane. Natychmiastowy odwrót. Karl Flans na resztkach dosłownie kręci się tu jeszcze w powietrzu. Czy on teraz zanurkuje? Czy on zanurkuje w Tyriona? Tyrion padł! Ale patrzcie na te punkty, jak ogromną przewagę mają elfy. No, tak jak mówię, Karl Franz, rycerze gorącego słońca i to jest wszystko, co ma Imperium właściwie. No to w ogóle tego nie ma co liczyć. Tutaj jeszcze jakaś resztka szermierzy. Goni uciekające wojska elfickie, ale no, dwie minuty do końca. Czy Imperium będzie w stanie to wygrać? No Tyrion padł, ale no elfy mimo braku dowódcy cały czas trzymają się bardzo mocno, jak to elfy zresztą. Szczególnie, że jeszcze bohater cały czas się tutaj trzyma w okolicy. Widzę, że wróci jeszcze oddział szermierzy, więc w sumie trzy oddziały po stronie... No okej, nawrócili się muszkieterowie. Więc w sumie cztery oddziały po stronie... po stronie Imperium cały czas w grze. Czy pójdzie kolejna szarża od Karla Franza, tym razem na maga? Aj, nie trafiona zupełnie, jeżeli... O, byłoby niebezpiecznie. Było naprawdę niebezpiecznie. No definitywnie. Potrzebni są ci muszkieterowie. Mimo, że ja nie widzę tutaj szans na wygranie tego. Tak czy inaczej. Minuta 50 do końca. A, widzę, że elfy stoją naprawdę bardzo mocno. Formują taki quasi czworobok, czy właściwie trójkąt, tylko taki niedomknięty trochę na górze. W środku mistrz wiedzy. Ciekawe. Zakrwawione jednostki. Kolejna szarża. Rycerzy gorącego słońca. Nie, została odwrócona oczywiście. Tutaj jest Straż Feniksa na pierwszej linii. Szarżowanie w nieruchomą Straż Feniksa to z całą pewnością nie jest dobry pomysł, chyba że wjedzie jej się na plecy. Czy to się... Nie, chyba nie zamierzają nawet tego robić. Wojownicy Imperium. 55 sekund. Dochodzi do walki, starcia wręcz. Szarża szermierzy w kierunku... piechoty nieprzyjaciela. Nie, no muszę włączyć widok, żeby widzieć, czy te jednostki zostaną zrautowane, którekolwiek. Karl Franz nietrafiony. Jakie szczęście, że ten pocisk został nietrafiony zupełnie. Jeżeli Karl Franz wejdzie do tego, wchodzi szarża od rycerzy gorącego słońca na plecy białych lwów. Tam jeszcze jest daleko, naprawdę bardzo daleko ta piechota. Wejdzie terror od Karla Franza. Ale to chyba nie ten... To chyba się nie uda. 13 sekund do końca. Uciekają żołnierze, uciekają szermierze. Tam jeszcze jeden oddział się trzyma, ale nie, już został zrautowany, także to się raczej nie uda. Otóż to, GG. No tak, jednak elfy wysokiego rodu zwyciężyły. Czuję się z tym bardzo, bardzo niepocieszony. Ale niestety, no build typowo do piechota, sama piechota dosłownie. Czy to dałoby się jakoś skontrować? Może gdyby Imperium się rozstawiło na czwórce Gwardii Elektorskiej z jakimś podparciem muszkieterami, albo zrezygnowali w ogóle z działa, bo działo w sumie za wiele nie zrobiło. Ta pierwsza linia się załamała i to już była naprawdę trudna sytuacja. No ale trudno, żeby się nie załamała, jeżeli była złożona z szermierzy, i włócznicy z tarczami. No ale no co innego, tylko w sumie Gwardia Elektorska byłaby w stanie utrzymać pierwszą linię, nie? I to też, no patrzcie ile tej piechoty było. Białe Lwy, Mistrzowie Miecza i kurde jeszcze Straż Feniksa. No ale dobra, Straż Feniksa musiałaby latać gdzieś po skrzydłach, żeby bronić przed kawalerią. No Mistrzowie Miecza mogliby walczyć z halabardami. Do tego doszedłby ostrzał od muszkieterów. No to by się może dało wygrać, tylko że wtedy no... No to właśnie, no coś by trzeba wywalić, żeby wstawić tą gwardię. Prawdopodobnie działo można by ewentualnie wywalić. No ale to jest problem właśnie. Jeżeli gramy przeciwko wysokim elfom, one mogą się równie dobrze rozstawić na spamie łuczników, równie dobrze na spamie piechotą, tak jak tutaj, równie dobrze na potworach, nie? I no i bądź mądry. Bądź mądry. Oni nie mają właściwie słabych jednostek. Łuki są mocne. No, piechota jest cholernie mocna. Potwory może nie są jakieś najwyższego lotu i dużo tego może nie są w stanie wystawić, no ale mimo wszystko... Mimo wszystko, strasznie denerwująca frakcja. Jeżeli teraz jeszcze wejdzie ten DLC,
który jest oczywiście płatny, który doda jakieś Regiments of Renown, a ma podobno dodać, no to to może, kurde, być naprawdę. No jest to irytujące, bo trzeba, no, po raz kolejny, tak jak For Honor zawsze powtarzam, no tutaj znowu trzeba, kurde, zgadywać, co wystawi przeciwnik. No jeżeli gramy przeciwko jaszczurom, to niby wiemy, że będą bestie, nie? Jeżeli nie będzie, to mimo wszystko ta piechota jaszczuro ludzi nie jest aż tak imponująca. Chociaż kiedyś, pamiętam, walczyłem chyba przeciwko 6 oddziałom Gwardii Świątynnej. No i to było bolesne, oczywiście. Szczególnie jeżeli się wystawi jakieś oddziały na potworki. No ale tak czy inaczej, nie? Tak czy inaczej. Tam jeszcze nie jest tak strasznie, a tutaj może naprawdę się, na wszystkim się można zbudować. Dobra. Dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dzięki Ragnarowi za przesłanie powtórki. Jeżeli macie jakieś ciekawe bitwy stoczone, to możecie mi te powtórki jak najbardziej podsyłać. Ja bardzo chętnie je nagram. Z całą pewnością wolę nagrywać cudze bitwy niż własne. No bo przynajmniej ich nie znam, nie? Także łatwiej się, znaczy... Fajnie się wczuć w komentowanie. Także no... No dobra, w sumie tyle. Niedługo wychodzi Norska. Który mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy 23. Aha, tylko że ja to nagrywam 23, nie wiadomo. Nie wiadomo, jak to tam będzie wyglądało. Mniejsza z tym. Dobra, w sumie nie ma się co rozgadywać. Norska niedługo, także niedługo Warhammer wróci znowu w formie kampanii na kanał. Prawdopodobnie jako taka dłuższa seria i zobaczymy. I zobaczymy, co się będzie później działo. No, nadchodzą wakacje, więc no, może coś ciekawego się wymyśli. Dobra, póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.